Nie. No powiedz pani, jak masz na imię, pani nie wie. A ty jesteś brzydka. Niegrzeczna jesteś. Niedobra. Ty brzydka jesteś. Niedobra. B jesteś. Niedobra, Gosia. To kto? Niedobra. Ale o co ci chodzi, że ja się cienko ubieram? Ja nie jestem cienko ubrana. Ty jesteś strasznie, co to jest? Co to k***a jest? Co to jest ubranie? Masz te lajkry na to załóż, ten. Wybądź mi z mieszkania k***a tak ubrany, nawet mi to nie przychodź. Załóż sobie jakąś czapkę porządną na głowę, a nie wyglądasz, jakbyś miała ze śmieci jakąś czapkę. Czymż ja się nie dziwię, że babcia jest ciężko chora, jak cię widzi, jak ty chodzisz ubrana. Co to są? To są lajkry? Na nogach? Ogólnie sądzę tak, że czasami jak się ubrałaś do mnie do pracy i przyszłaś, to byłam w takim szoku, że po prostu nie wiedziałam, gdzie oczy podziać. Rozchełstane to jest wszystko, nie wiadomo jakie to ubranie. Roznegliżowane to jest rozebrana, a nie ubrana. Niechlujne, brudne, niedoprane, niewyprasowane. Od sasa do lasa. Zupełnie niedobrane, bez gustu żadnego. Kompletne dno. Ty się ubierasz takie rzeczy, że łapy z ciebie wiszą. Takie, że takie... Że nie, bo to nawet jak masz czyste rzeczy, to one wyglądały jak brudne. Bo ja wyglądam, jakbyś sobie prała w ogóle wszystkie w jednym worze, w ogóle ze wszystkim. I to tak wygląda bardzo nieestetycznie. Ty, Gośka, powinnaś te szkity odsłaniać. Bo masz ładne nogi i ich w ogóle nie eksponujesz, tylko chodzisz w jakichś łachach, w jakichś spodniach ohydnych. No ale nie zawsze jesteś brudna, no to czasami się każdemu zdarza, no mi się też czasami zdarza, no ale może tobie się zdarza częściej, ale no nie, może masz taki charakter po prostu, że nie przywiązujesz do tego wagi większej. Ja wiem, że ty lubisz kolorowe sukienki, ale często są na ciebie za małe. W górnych partiach. Co masz źle ubrane? No, ten szal brzydko zawiązany jest. Teraz tak, o. Góra jest cała brzydka bardzo. Wyszmacone to wszystko. Zużyte maksymalnie. To takie, jakby to wzięte ze śmietniska było. Może chodzi źle ubrana. I teraz właśnie odwrócimy kamerę. No. I pokażemy ubiór człowieka. Proszę, kobieta na wydaniu, 25-letnia, bez mała, 1,80 m, modelka, siatkarka, koszykarka. Nic z tych rzeczy, mili państwo, mylicie się. Gosia, ubranie, uczesanie, włosy, paznokcie, buty, no, staranność, taka kobiecość. Że co, tego nie ma, tak? Nie ma. Umalować jakoś, jakiś ludzki makijaż, a nie na brudną gębę tego kremu, takiego tego pudrowego nasmaruje i ona już ma makijaż. Te rozłożące się gumowe jakieś trampki, przepocone, rozwalone, bez sznurowadeł. Wyglądasz jak szmaciara i ciążysz do szmaciarzy. Kręcisz filmy o szmaciarzach i się tym szczycisz, no. Nie dbasz o to, żeby wyglądać tak estetycznie, żeby podobać się mężczyznom. Nie wiem, czy ty podobasz się sobie na przykład. Kiedy Gośki nie widzę, gdy zakłada rajstopy, kiedy ma rajstopy na sobie, to zawsze one i tak wiszą, że nigdy ich nie podciąga i ma ten krok rajstop normalnie w kolanach. To jest najobrzydliwsze i ona tak zawsze ma. Dzisiaj jesteś już dziecko ubrana, niestety z przykrością ci to powiem. Jak taka starowinka z dawnej Rosji, tam gdzieś chodzi po polach i zbiera do torby chrust. Tragicznie. Buty, walonki, jakieś takie ciapki. Tragiczne są te buty. Ta torba. Torba jest w fatalnym stanie. Wymaga wyrzucenia ta torba. Jest porwana. Kurteczka, no ta kurteczka to już jest wiadomo, że ona już powinna znaleźć swoje miejsce.
gdzie indziej. Jakieś takie groszki, ciapki, jakieś numerki. No to wszystko razem to jest po prostu folklor. Tragicznie, tragicznie, córeczko, tragicznie. Najpierw będę się ubierała tak, jak babcia każe, tak? A później będę się ubierała tak, jak ty każesz. Więc uważam, że to jest bardzo dobry program, powinien trwać cały rok. No przede wszystkim musiałbym ci zrobić fryzurę, wyczyścić te pazury, to wszystko wyregulować, zrobić z ciebie kobietę, człowieka, wydepilować, maseczkę na ryj, wygładzić, to wszystko. Ja bym proponowała tak, przymierzyć, spróbować to przymierzyć, jakby ci w tym było. No i co, fajnie? Fajnie, mi się podoba. Kręcę, mi się podoba. O, no podoba mi się. Na przykład takie coś z welurku. No i to są twoje kolory, ładnie ci. No ten kwiatek, dobrze, dobrze, o to młodzieżowo fajnie wyglądasz. No lepsza niż ta twoja kurtka by zakrybida. No ale zobacz jaki to jest. No bo to jest taki płaszcz, taki w płaszczach się chodzi. No, super. Dziewczyna na 102. Jestem bardzo zadowolona. Uważam, że wyglądasz bardzo elegancko. Gosia, ty jesteś kobietą. Jestem kobietą. Wyglądasz do dupy. No a bo... czy? A... Do dupy. Ja jeszcze no nie odczytam. Taka reakcja była, też ktoś się wypowiadać do mnie. No ja bo jestem w szoku. Musisz tak iść do szkoły. Musisz tak iść? A. Musisz tak chodzić? Nie, to było to, nie no, tragedia, Gosiu. Tak. Byłeś jak babcia, jak sierota. Ładnie wyglądasz te spodnie. Bardzo cię wyszczuplają. Wyglądasz jak pani z dziekanatu. Wyglądasz na grzeczną dziewczynkę, Gosia. A co to znaczy jak normalny człowiek? To znaczy, że nie wyróżniasz się z tłumu. A normalnie jak się ubierasz, to się bardzo wyróżniasz. Teraz jesteś niewidzialna. Jak chcesz być anonimowa, to powinnaś się ubierać tak jak teraz. Szaro i ponuro i smutno. Tak samo jesteś jak wczoraj? Jaka ładna dziewczyna. O Boże. Jak ta dziewczyna? Nastolatka, 15-latka. Ludzie, ładna. Ja nie żyję. No. Jak ten szalik, jak elegancko, torba. Ojej, prościejsza się zrobiła, ludzie. No. Cześć, Małgoni, powiedz, jak ty wyglądasz. Kurczę, jaka fajna dziewczyna, no, zobacz, ale super. Fajna, elegancka. No. 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 Ciekawa jestem, to ci w szkole powiedzieli. Ja też. Że wyglądam jak pani z dziekanatu. Jak pani z dziekanatu, to chyba komplement był. No tak? To pani z dziekanatu ma taką kurtkę? Metamorfoza jak łabędź. W łabędzia się zamieniłaś. Słuchaj, nie poznałaś mnie? Nie. A czemu mnie nie poznałaś? Bo jesteś nierozpoznawalna. Te proste włosy, ten kolor, ten strój, ten by nie ty. A jednak, gdy chwilę wstanąć, znowu cię rozpoznajemy. Czemu mnie Asia nie poznałaś? Nie, akurat Gosia, poważnie wyglądasz, jak nie ty, Gosia. Wyglądasz jak nie Gosia, cześć. To czemu się pytałeś? No bo wyglądasz inaczej. Nie, jak nie ty. Mógłbym się wiele rzeczy po tobie spodziewać, ale nie tego, żebyś tak wyglądała. Cześć, co chodzi? To nie chodzi o to, że to jest źle albo dobrze, tylko że to jest... To się nie mieści w głowie po prostu. Ja bym cię to wybrał. Skrzymisz. I co? Szaliczek musisz mieć. Tylko odwrotnie jest tego, tu jest przód, tył, przód. A tu szef, tak? No. To, co jest tu, to musi być z tyłu. I to ten diamencik ma być co, tu tak? Tak, a tu ma z tyłu widzieć. Podobasz mi się, no tak? Ładnie, tak. To jest fajne. I pani też mówi, że ładnie. To jest modny pasem. Tak, ile kosztuje? No zobaczymy, 25 złotych, no, jak za darmo. Całe życie nosiłam bereciki białe. Białe to wychodzę z tego założenia, że on do wszystkiego pasuje. Bo
Boże, jak elegancko. Ty mi wytłumacz, na czym to polega to nakręcanie. No jak wyglądam? Według mnie ślicznie wyglądasz. Bardzo. I tak mam iść jutro do szkoły? Tak. No, bardzo ładnie. Twarzowo, figurowo, zgrabna sylwetka nie ma, bo w tych innych rzeczach to jesteś nalana, jakbyś miała lat 60. Stara kobieta, która urodziła dziecko, nie ma pracy, wychowuje dziecko i obiera ziemniaki o 15, żeby męża nakarmić. Czaisz? Odkąd babcia obiera, jest to zjawiskowe, ale nadal jest to że tak powiem, w granicach twojej estetyki. No ślicznie, bardzo ładnie, przepięknie, no jakby na ciebie, ojej, te kopteczki, prześliczne się tak bawią, jeden na płotku, no nie, nie do wiary, przepięknie, pyczniutkie te kopteczki, jak się bawią, och jej. To wyglądasz jak wieśniara. Powiedz twojej matce czy babce, że gustu to nie mają za grosz. No ja uważam, że wyglądasz bardzo ładnie, jak taki prezent. No Dosia, bardzo ładny masz sweter. Jest jakiś ten sweter twój. Nie można być obojętnym wobec niego. Bardzo świąteczny. O Jezu, jaka dziewczyna! Kociczka! Kociczka, no. Pięknie wygląda. Patrz, jak te koty są śliczne. No, ten jeden jak wychodzi z pudełka. No. O kurczę, spod choinki. Przepiękne te kociczki są. No. Wiesz? A tu pieszek chyba z łebkiem. Nie, to też kot? A, kot. Normalna. Widzisz? Przecież to kot jest. Kot? No pewnie. A teraz już widzę kot. To są trzy koty. Nie poznaję cię, Gosia, w tych butach. Są takie kobiece. Moje wyobrażenie Gosi to Gosia w sportowych butach. No dobra, a w tym sweterku? Elegancki. No siebie za nią widzę na śmiewasz. Wybraliśmy dla Małgosi sukienkę po jej matce, czy spódniczkę taką czarną z tworzywa sztucznego. Ja tu nie będę w kadrze. Wspaniały sweterek w różyczki, bardzo wdzięczny i kobiecy. Dobra, ponad przymały. Szmizjerkę czarną. Szałową właśnie ta kobieta kot Beyoncé będzie może. No i to trochę rajstop mam też, no. Tył naprzód nałożyłaś to. No dawaj, robimy ci talię. Gosia, ty nawet ładna jesteś. No jaka? Już? Ej, nie spodziewałam się, że tak mnie zrobisz. Ale ładnie wyglądasz. Ale co tak do hormona się ubiera? Ale ładnie większość kobiet, która się maluje z natury. No, raczej. I w ogóle tu jest jakoś dziwnie. Dobrze, Gośka, wyglądasz. Gosia, wyglądasz przepięknie. Dzisiaj, Gosia, mógłbym cię... No, ej, no weź się, zachowaj jakąś kulturę jakąś. Pięknie wyglądasz. Wyróżniałaś się z tłumu. Najbardziej elegancko wyglądałaś. Nigdy nie widziałem cię z takiej strony. Myślę, że mogłabyś podobać się dojrzałym mężczyznom. Myślę, że powinnaś zostać w takim stroju. Dzisiaj jest Wigilia. Mam dużo rzeczy do zrobienia i wiesz, muszę Gośkę ogarnąć. Dzisiaj wyglądasz cudnie, nawet bez makijażu. Będziesz ładnie wyglądała w koczku. Dałam Gosi kolczyki, koła, których no, Gosia nie nosi normalnie. Ładne. Małgosia,
wygląda dziś bardzo schludnie, pięknie, specjalnie ustroiłem ją tak, żeby matka i babcia były dumne. O, tutaj, o, tak, o. Zaraz porządnie, bardzo pięknie ubrana. Powinnaś tak codziennie chodzić, a nie specjalnie, bo młodość jest po to, żeby pięknie wyglądać. Oczywiście. A nie, chodzić jak stara baba. No. Żarty się robisz. Wprowadzasz Gosia nerwową atmosferę, jest Wigilia, to się je. Z nowym rokiem, Gosiu, i w związku z tym projektem życzę Ci, żebyś w nowym roku była pięknie zawsze ubrana, czyściutko, elegancko, schludnie i żebyś po prostu zadziwiała swoim ubiorem otoczenie. No, chciałabyś ubierać się ty tak jak dawniej się ubierałaś po swojemu? No, ja to bym była przeciwna temu.